kurwa jeszcze męczy poketa. Gaźnik Nibi, tak? Tak, Nibi. Nibi. Słuchajcie, w RFZ 250 jest gaźnik polerowany Nibi. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda w opakowaniu. Kuba męczy. No. Dobra. Nie rozwal go. Słuchajcie, tak mi się spodobała ta RFZ-a, że przyjechałem tutaj drugi raz się przejechać. Tak wygląda ten Nibi. Dystrybucja też Moretti. O, dystrybucja Moretti. Polerowany, widać, nie? To jest właśnie ten plus. To jest ten plus. Co to daje ten polerowany gaźnik? Nie ma żadnych zahamowań ani powietrza, ani dawki paliwa. Nie? To jest ładnie, swobodnie, bez żadnych sił tarcia i tak dalej. Wtedy taki plus. Popatrz, popatrz. Tobie też się spodobała ta RFZ-a, co? Ale wszystkie są. Póki się nie psują. Ale ta jest wyjątkowa, bo ta na koło idzie. Ta. No. Poczekaj, z biegami? 1 w dół, 2, 3, 4 do góry. Sprzęgło. Gdzie ten Kuba? Co on robi? Ten jeszcze lata tu. A Bleku jedzie na kole trochę polatać RFZ-ą. Odsunąć i motocykl robi to, co ja chcę. Mega. Jadę trochę w pole jeszcze. Kuba, ten to nie przestanie. W polu chyba nią nie jeździłem. Bardzo przyjemny motocykl. Osiem i pół tysiąca. Nie no, pięknie to jest wszystko zrobione. Ten złoty łańcuch. Piwaczek. Regulowane lagi. W ogóle tu wszystko, że jest stacyjka w pulpicie i licznik motogodzin. Handbary, lampa. Tu się zapala lampa. Jest. I bardzo przyjemna jest ta lampa, muszę wam powiedzieć. Plastiki miękkie, czyli nie popękają w zimę, jakby glebicie. No i fajna, czarna rama, czarny silnik, czarne koła. Siedzenie też fajnie obszyte z czerwonym tutaj dodatkiem. Spalania wam nie powiem. Sanie tutaj na widoku, na wierzchu. Nie, no naprawdę, wygląda to wszystko naprawdę świetnie. To nara, hejos. Zwijamy się! Enduro! To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro! Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro!